Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć. Dzisiaj jest pierwszy dzień takiego lata polskiego w Chorwacji, czyli 22-23 stopnie. A czasami było nawet 18 i padał deszcz. Tak, dzisiaj rano padało, ale oczywiście pamiętajcie, że w Chorwacji jak pada, to pada przez chwilę najczęściej, najczęściej tylko nocą, ale dzisiaj jest chłodniej, więc postanowiliśmy ruszyć gdzieś na zwiedzanie. Pamiętajcie, że to jest najfajniejszy czas, kiedy jest chłodno, można wtedy zwiedzać, jeździć, chodzić, spinać się i jest naprawdę bardzo przyjemnie. Dzisiaj wyruszyliśmy na taką wyprawę. Niedaleko Wodic jest taka górka. Na górze jest, właśnie tu będzie widać u góry, o tu, jest, się okazuje, że jest takie sanktuarium, kościół Matki Boskiej Szkapleżnej. Zostawiliśmy samochód w takim trochę dzikim parkingu i trzeba podejść podobno 10 minut właśnie do góry. Ale także... zobaczcie, to nie wygląda na 10 minut chodzenia. Zobaczyć. Ale będziemy uprawiać sport, to najważniejsze. Podobno widoczki są fantastyczne, także pójdziemy zobaczyć. Idziemy. I tak przeszliśmy ze 100-200 metrów i nadal droga prowadzi w dół, a nie w górę, więc pewnie się zaraz będziemy cofać i szukać gdzieś tej drogi lub jakiegoś jeszcze podjazdu. Zobaczymy. Słuchajcie, po małym falstarcie. Jednak dojechaliśmy w inne miejsce, rzeczywiście trzeba od Wodic jechać, trochę cofnąć się do Wodic i jest taka brama, zaraz Wam pokażemy taką bramę i w tą bramę się wjeżdża, widać od razu pierwszą kapliczkę Drogi Krzyżowej, zostawiamy samochód, chyba zostawiamy samochód, to też się okaże zaraz, czy możemy podjechać tam samochodem, czy iść na pieszo, ale generalnie to jest tu, a nie tam, co pokazywaliśmy wcześniej. Już idziemy troszeczkę, tutaj na pewno już nie można wjeżdżać samochodami. Droga jest taka do góry, pod górkę, tam rozpoczną się schody, a tam chcemy dojść. Co Marek robisz? Poruszasz skały? Ekscyzy wyniosą nam krok. Na górę? No, tak, na górę. Jesteśmy już u góry, droga zajmuje dosłownie, tak liczyłem, specjalnie spojrzałem na zegarek, dokładnie 10 minut, także nie jest trudna, nawet z małymi dziećmi i można wejść sobie, ale zobaczcie jaki widok jest. Zobaczcie. To już koniec naszego krótkiego vloga. Takiego króciutkiego, ale zobaczcie jakie chmury. Tak, ale na pewno jeszcze raz powtarzamy. Jak jest troszeczkę chłodniej w Chorwacji i jest bardziej zachmurzone niebo, to daje bardzo dużo możliwości na inne aktywności niż tylko plaża i pływanie. Na pewno inaczej się zwiedza, słuchajcie, no w upale 40-30 stopniowym to tak sobie nie wyobrażam wejść na tą górkę, ale generalnie fajnie, zobaczcie. Pozdrawiamy Was serdecznie, do następnego, pa pa! Nie wiem, czy będzie to widać coś. Tak. Jest do góry jeszcze.
dajcie znać w komentarzach z jakiego to filmu.